Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Wiesław i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszej polskiej wsi z moim sąsiadem Zbyszkiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj to już jest nasz szósty chyba odcinek, prawie niczym moda na sukces. I jak dzisiaj wspominałem, będzie akcja Prasowanko. W ostatnim odcinku zapraszam do Brączka, tam Brączek dociera moją prasę. I w dzisiejszym odcinku też pokażę wam, bo ostatnio trochę figura przyszła, musiałem to drzewo obciąć, ale też dobrze. Na pewno szósty? Chyba tak. A Brączek sprawdza. Musiałem obciąć to drzewo, a też i powstaje sobie silos bin, o którym wspominałem na Brączka odcinku, bo nie mam gdzie sypać. Ta pieniądze są, ale sypać nie ma gdzie, więc postanowiłem zabrać się za właśnie tutaj budowę i wylewkę pod właśnie naszego silosa. No i jak widzicie, sąsiada przyczepa stoi pełna cała zboża. Także co, my zabieramy się za Prasowanko i później będziemy sobie zbierać. Myślę, że fajna akcja, takie jeszcze nie robiłem. Będziemy sobie sami układać na przyczepie wszystko. Piąty? A przecież ty masz nieparzyste, ja mam parzyste. Jak my mało nagrywamy. O właśnie, bramę nam przywieźli wczoraj, żeby pozakładaliśmy dzisiaj z rana i Brączkę z Jumie, tak zobaczycie sobie jakie bramy nam ładne poprzywozili wreszcie. Czekajcie, ja sobie wreszcie wysiądę też. On dawno, powiem wam, nie grałem na polskiej prasie, a ta jeszcze ma bardzo fajny skrypt. Nie, najpierw musimy rozłożyć, czekajcie. O, dobra, git. Za każdym razem nam się reperuje, także naprawdę warto. Jest ok. I tutaj chyba też było na V, dokładnie. Zbicie się. Moja kostka słomy w środku jeszcze. To nie, ja już opracowałem sobie ostatnio. Dobra, odpalamy. Czekajcie, zobaczę jak słychać. Słychać fajnie, prasowanie. Także dobra, może chyba za głośno, co? Nie. Bo nie sprawdzałeś z prasą, nie? Nie, ale tak patrzyłem mniej więcej ogólnie, to jest spoko. Nie gram oczywiście dalej na kierownicy, bo nie mamy teraz zwykle czasu, żeby nawet coś naprawić, żeby będziemy sobie na razie nagrywać odcinki bez kierownicy. Ale miejmy nadzieję, że nawet dzisiaj, powiem wam, ten odcinek byłby bez kierownicy mimo wszystko u mnie, ponieważ dzisiaj ja będę później układał te snopki, to by mi ta kierownica tylko przeszkadzała. A tak to powiem wam, będzie dzisiaj, mam nadzieję, że w miarę. A czym będziemy pojeżdżać? Zaturem moim. Będzie przyczepa? Przyczepa stoi z tyłu, trzeba ją podczepić. To była, już minąłeś ją. A tu? Tą rozlecianą taką. Mam ją wystawić czy nie? A jak chcesz, to właśnie, jak możesz, to wystaw też i tego w drugie obok, bo nie wiem, czy dzisiaj dąży to zboże wywieźć na odcinku. To jak możesz, to weź mi wcofnij właśnie w drugie wrota, nie? A dlaczego? No bo tutaj będziemy słomę przecież na górę wrzucać. A tutaj? No, to jest właśnie tutaj, bo dzisiaj też fajnie, bo będziemy sobie tą słomę wrzucać do góry na stodołę, ale to sobie zobaczycie za niebawem. Ogólnie dzisiaj deszcz, strasznie się rozpadało. Rano byliśmy w Mokrzynie, bo jeszcze chwilę kosili, ale na usługach, więc dzisiaj mieliśmy wolne. I o godzince, tak chyba, nie wiem, od pierwszej w południe. No zaczęło lać. Zaczęło lać, ale tak naprawdę fest zaczęło padać. Mi pada bez przerwy w sumie do godziny teraz, do 19. Jest godzina 19, leje cały czas, także myślę, że no z 2 dni teraz na spokojnie nie wiadą w pola. I tak jest mimo wszystko mokro, bo dzisiaj trochę się przykopał. Jakby nie było, ale Piotrek wyratował. Ogólnie też zapraszam do Brączusia. Jest już pierwszy vlog, że tak powiem, że żniw właśnie w Mokrzynie, Brączuś sobie odwoził, także możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko nam poszło. No, praktycznie Brączka pierwsze takie żniwa w Mokrzynie, gdzie pomaga. Pracuje, dokładnie. Ale powiem wam, że naprawdę fajnie. Wczoraj ile? 30 hektarów machnęliśmy? Tak, dokładnie. No, 30 hektarów poszło na 3 kombajny, później dojechał 4 i później jeden miał awarię i dopiero... Średnio na 3 kombajny żeśmy kosili, bo tam długo na 4 oni nie kosili razem, bo się popsuł później. Czekajcie. Więc na 3 kombajny jakoś tak w miarę to szło. Najgorszy jest ten podbierak, nie? Czemu? Bo nie jest hydrauliczny. Aha, teraz jest belka, dobra, ja sobie wysiądę i ją zabiorę. A co, tylko jedno pole pracujesz? Nie. Nie jest hydrauliczny, ja go nie mogę z kabiny podnieść, wiesz? I trochę słabo, bo jak czasami gdzieś nie dojechać chciałbym czy coś, to nie da rady. A czemu nie chcesz ursusem zbierać? Którym? Tym? No. Nie za duży? A on, no nie wiem. No jak myślisz? No nie wiem, jak chcesz, jak uważasz. A ty jakbyś zbierał nim? Może i on. Ten ciąg jest wolny, po co się przeciepiać? No to zresztą nie będę się przepinał. No dobra, to ja już pasuję to. Jak chcesz, to możesz tu zaraz przyjechać i na poprzeczniaku Powrzucać? Jo, możesz już stanąć i powoli zacząć. Ja dzisiaj ogólnie pomagam Bogusiowi, także... Przy sumie za pożyczkę. Będzie musiał też... A właśnie, ja mu odpracowuję to, że mi pożyczył pracę gostkującą. No i dzisiaj nie robię nic u siebie na gospodarstwie, tylko właśnie u Bolka sobie będę jeździć. Mogę jechać? Czekaj, wiesz co, ja tylko podbierak podniosę. Ja chyba nie będzie nikt jechał, nie? Nic tam nie jadzie? Nie. Jadę czym prędzej. Dobra. Widzisz, już żółcia Brączek mojego przyciągnął. No przyczepa jest jaka jest, ale no... Na razie pieniędzy nie ma. Ma na coś lepszego. Więc mam nadzieję, że... Ciekawe jak to będzie w ogóle szło. Powiem ci, jak sobie chwilę poładowałem, bo sprawdzałem to przed odcinkiem. Chciałem zobaczyć, czy naprawdę ta przyczepa dobrze będzie działała i w ogóle. Powiem wam, że spoczko było. Wrzucanie, drugi będzie sobie układał. Mieliśmy koło wziąć do pojeżdżania, ale by ciężko było to wszystko poogarniać. Kurde, ale dawno się naprawdę nie nagrałem na klawiaturze, a spoko jest, bo wprawdzie nie ma tyle problemów, jak trzeba właśnie coś wyjść, coś na szybko zrobić. Ci powiem, że jeżeli chodzi na przykład o wrzucanie kostek, rzucanie jakimikolwiek przedmiotami, to musi to robić host. Serio? Bo się ma strasznie spowolnione ruchy na tym. No jo, ale wiesz, trzeba na spokój to wyczekać, nie? Także... Ale tak to jak weź mi wrzuca właśnie, bo ja chcę układać, nie? Bo ja tak to będę sobie układał czy coś. No ty to sobie ułożysz tak jak będziesz chciał, nie? O. Ja w drugą stronę układam, ale stąd też widzę, że jest spoko, także drugi rządek się ułoży w drugą. Jak w drugą stronę, tak? No, to w drugą, to później. Drugi rządek, nie, już no. nie zmieniaj. Spoko jest. Także myślę, że taka chyba jedna z pierwszych akcji w ogóle. Bo ani u mnie chyba, ani u Adasia, ani u Brączka, ani u Tanasa nie było właśnie takiej polskiej typowo akcji, gdzie można było się pobawić. Jeżeli chodzi o snopki, no to była no to bidłami, nie? No, ale to jeszcze było w poprzednich farmingach, a właśnie w tym farmingu nic ciekawego nie wyszło. Nie wiem, czy widzieliście może, jeśli nie, to zapraszam do VN-a na jego fanpage, tam znajdziecie filmik do YouTube'a i gable. Nie wiem, jak on to zrobił, ale fajnie wyglądają, ciekawe jak z funkcjonalnością będzie tych gabli wyglądało. Ale to jakiś dobry zalążek do, wiecie, do czegoś, żeby później jakieś gable. Tak jak masz do ziemniaków ładowania. No. No to takie coś zrobił do farminga, tylko na razie nie wiem jaka jest funkcjonalność, może nie wiem, przenieść drzewo, wióry, coś w tym stylu, nie? Podwalić. Albo ziemniaki. Albo na przykład ziemniaki, nie? To by było naprawdę spoko, jak gdyby się miało takie gable. Bo teraz na takiej polskiej wsi wam powiem, fajnie by można było sobie popracować. No a tak to niestety ręcznie wszystkiego nie przerzuci i trzeba łyżką, dobrze, mamy małą ładowareczkę sobie, także możemy sobie wtedy podziałać. No jestem ciekawy jak ci to będzie tu się na razie to mi wypadają. No ja... no chwilę to na pewno będzie zajmowało. W ogóle nie wiesz, o której zaczęliśmy, może 7 minut być odcinka, może być, nie? No. Jo, także poczekaj. Weź policz, jak zaczęliśmy 45 po, tak żeby... No też nie za długi był, nie? No 15 po. 15 po, nie? Dobra, zobaczymy jak... Nie prasuj też zawiera, bo nie wiadomo ile zbierzemy, nie? No zawsze można doprasować jeszcze w razie był. Nie, dobra, ja się nie biorę za to. Nie, weź tu po prostu podjedź tylko do przodu. Kurna, muszę iść i belkę przerzucić, bo nie dam rady. To mogłeś powiedzieć, ja bym ci chodził z tobą i poprzerzucał ci. Wiesz co, ale ten... Które te pole w ogóle jeszcze prasujesz? Ja właśnie nie wiem, bo czy jeszcze jedno sprasować, czy jeszcze nie prasować. Nie prasuj tyle. Mogłem to trochę większe sprasować od razu, ale nie, tutaj myślę, że sporo tych snopków będzie. Nie prasuj za wiele, mówię ci, jeszcze się... Bo ty chyba belki też chcesz, nie? No, tak, ja jeszcze z okrągłe, ale to z okrągłych tam co ja będę chciał, to co za oborą może jest, nie? Zobaczymy, no, najważniejsze dla mnie to jest na górę wrzucić snopki, tak? A dalej to już będziemy się martwić. Wiesz co, ja sobie zgarzę ten ciągnik. Ja nie będę mi nawet zjeżdżał, bo może się przyda. No może by trzeba jeszcze do polu. Ja mogę u ciebie stanąć na polu? Możesz. Może trzeba będzie pracować, bo jeszcze mam tamto pole przez miedzę z Brączkiem, to... Dobra. Ja już na skórkę tu przejdę do ciebie. Uwaga na pokrzywy. Sąsiad w tym roku zimnioki i buroki se tam wykipował. Pod wiatrem wszystko stoi. Gdzie? A tam z tyłu, za chałupą ma. Nie zobaczyć. A weź prosto. A tu? Ładnie będzie ten bin tu wyglądał, mam nadzieję, podoba mi się. Bo to drzew kościołem dobrze, tyle mi zasłaniało. Zero słońca na podwórzu. No a za co mam ci rzucać wtedy? Jo, ty masz mi podrzucać, a ja będę sobie je układał. Moment, ja sobie jedyneczkę wbiję. To nie jest zła jedyneczka, weź ze sprzęgłem tam dobrze, nie? Jo. Najgorsze jest to, że wchodzi na burty, nie? Ale dobra, spoczko, będzie git, dobra. Andrzej jak tu podaje, beleczki pięknie. Dobra, gitara. Ej, ja mogę od razu twoją belkę przejąć, jak ty mi podajesz, nie? Tak? No, to jest spoko. Także nawet jakbyś rzucał i pewnie dobrze bym podłapał, to by to wyglądało. Dobra, dziękować. O mój Jezu. Mam pojeżdżać czy nie? Tak jak u mnie układali wszyscy widłami, tak tu będziemy ręcznie. Mam pojeżdżać? Jo, powoli możesz pojeżdżać. Czekaj, sobie włączę ten pomacik, żeby nie urwało nic. O Jezu. Szkoda, że nie utrzymuje się ten, nie? Nie utrzymuje się na przyczepie. No to jest... może poprawią to kiedy. Ła, no to tu nie będzie dużo kostek wcale. No to trzeba będzie doprasowywać jeszcze. Wkurzają mnie to trochę... jak one mają? Okej, dobra mam, dzięki. Co ci wkurzają mnie te pasy, że się pojawiają. Ale to chyba przy drugim poziomie to już zniknie, nam nie będzie tego w ogóle widać. A nie możesz potem kostek zapiąć pasami? Nie, nie łapię ich. Nie wiem czemu, ale ich nie łapię. A szkoda, bo też by się przydało to. Przynajmniej sprawdzałem. O matko, ty jak na żółto na szybkiego. Czekaj. Nie no, nie będę się rzucał dużo, bo potem tego tam nie ogarniesz. O, muszę sobie wykręcić. Bo jednak w realu jest trochę łatwiej to układać. Kurna, już mi tabelka przeszkadza, co z tyłu mamy. Czekaj, już się biorę. Czekaj. No dobra, moment, ja ją wyjmę. To wyrzucił. Nie, ja ją postawię tu na razie. Jak się stoi na boku. A ja muszę tu. Trochę będziemy pewnie zmulać na tym odcinku, ale chcemy, żeby to fajnie dość wyszło. U mnie w tym roku naprawdę akcja gruba snopki. Ponad 1000. No 200 wyszło, no bo na sznurku idzie około 1200 zrobić, no i całe dwa sznurki były zużyte. Także spoczko. To co teraz dzieci rzucać? Czekaj, próbuję ją obalić, wiesz? O, dobra, jest. O mój Jezu. Obalić snopkę. Gdzie mi rzucać? Pierwszą warstwę ułożę. Ej o, tu możesz mi rzucać na ten, nie? Spoko. Szkoda, że nie da się ich tak złapać, żeby je położyć. A nie, w sumie da się, dobra. Okay. Fajnie to będzie wyglądać, jak ładnie to ułożysz, to będzie naprawdę kozak. No myślę, że coś takiego innego. No bo teraz miałem brać przyczepę taką, wiecie, od razu, żeby mi układała, ale kurde trochę to nierealnie, a tym bardziej, że ja nie wrzucę wtedy sobie, wiecie, na stodołę tego, nie? Fajnie to wygląda, jak się nosi, ale naprawdę widły to by było kozak, o. Wziąłeś? Jo. Dobra, ostatnia i podjadę wtedy kawałek do przodu. Czekaj. Muszę tak, o. Tak ją chciałem uderzyć, żeby mi tu fajnie kładła. Jazda, Mariusz. Adam by był, Adam by pomógł, albo by chociaż pojeżdżał. Weź bo zbuguję zaraz, uważaj. Kurna dziot. Fuck. Już podaję. To wprawdzie to ty byś nawet tu wsunął to. Nie wsunę tego tak. Dobra, to zostaw już nie wsuwaj. Czekaj, ja to naprawię. Potem jak was mnie wyrwało do tej góry. Dobra, pojeżdżaj. Ja mówię, co się stało? Ty aż się podniosę ze snopkami do przodu. Jadę dalej. Kurna, poczekaj. No dobra, spadłem z przyczepy, ale się ruszy. Strzał ze sprzęgła go Adama. Ta burta to jest kozak, ją trzeba zrobić po tym sezonie, bo... Masakra. Jaka burta? No to jest. O mój... Rzuciłeś ten, czym się wyrwało? Chciałem zobaczyć, czy wrzucę w ogóle. Gdzie ty ją rzuciłeś? Na przód. Ale żeś tu w cieniu stałem, ja nic nie widzę. Nie mogę ty na przyczepie teraz ustać. A ty układałeś wyżej niż jeden poziom, czy układałeś? Układałem 3. I dała radę normalnie? Jo, było git. Przynajmniej jak był ten, no trzeba będzie wolno jechać, nie? Ale no to wprawdzie jak u siebie w życiu realnym robisz, to też za szybko ze snopkami już nie pojedziesz. Nie, ty przepalałeś. No albo nisko układaliśmy, kurna. Ty, ja trzymałem belka, ty ruszyłeś. Nie ruszyłem niczym. Ciągnikiem? Nie. Do przodu, no przed chwilą, co spadłem z przyczepy. Aha, no. Serio? No i tabelka ze mną poszła do tyłu. A ja mówię, co ona się tak odsunęła? Poczekaj, nie wpychaj mi, bo... O matko, bym odleciał, poczekaj chwilę. Bo jak nierówno zaczniemy układać, to już później będzie lipa. O, to będzie ciężko to układać. Nie, zaraz wejdę sobie na to wyżej. Jo. Dobra, jazda. On się kolibie? Kurna, jak ja później jak ruszysz, to ja spadnę na 100%. Weź, zostaw se, pamiętaj, żeby sobie zostawić miejsce na ten, żeby usiąść. Tak, na pewno. Czekaj. Muszę sobie ogarnąć. Mogę jej przewrócić. O Boże, czemu ona chciała odlecieć? Mów, gdzie mam rzucać ci, żeby ci pasowało. Rzucaj tu w to miejsce gdzieś, oboje no. Rzucaj tu, żebym ja mógł sobie to brać, nie? Na spokojnie. Może być? Jo. Nie no, kozak robota, naprawdę zajebiście. Jeszcze tak farmingu nigdy nie robiliśmy. No. Ole, tu słońce wyszło, dlatego tu takie mokre było. Siły Brączek już nie ma narzutu tych belek w tym roku. Bo bulka się na... Nie wyczaiłem odległości zbyt. W ogóle dzisiaj, mordeczki, byliśmy sobie... O kurna, ja mówię, co ta belka, nie chce się, a tu ją zawadziłeś. O co? O to. Tak musisz ją kłaść, żeby chociaż równo gdzieś było. Uj, teraz nic nie zrobię. To przesuń to. Co do garażnicy zrobisz? Nie, już się przestraszyłem, że jej nie ogarnę. Byliśmy sobie mordy dzisiaj zobaczyć to, co ostatnio ta nawałnica ona zrobiła. Ale dosiad zrobiłem, widziałeś? No. I powiem wam, naprawdę nieciekawie to wygląda. Dzisiaj wreszcie pojechaliśmy sobie przez ten lasek, gdzie tak naprawdę to głównie przeszło, co odłączyło praktycznie wieś od reszty. Czekaj. Co? Kurwa, no nie puściłeś jej i pobiegłeś. Czekaj, już poprawię. O chuj. To lepiej nie, wrzucaj mi je, wiesz? Bo ona, no ty jak nie masz hosta, to ten. Ale puściłem ją. Nie. A żeś wypierdolił na trójce. Chuj. Ja jebia, tak było poukładane. No przecież ładnie jest. No ty jesteś ładny. Dzięki. Rozjebałeś mi przyczepę całą. Od nowa trzeba, zdejmuj. Ale serio nie puściłem mnie? Nie, mi się wydawało, że puściłem. Nie, weź mi nie wrzucaj, jo. Nie, a czekaj, zaraz złapię którąś, wypiję na wszystko powietrze. Dobra, może... No tak to już jest czasami, że Bolec coś odwali na przyczepie. Chyba ty. Dobra, będzie git. A, tu już się rozsunęły. Nie wiem, czy ją teraz wsunę już. Weź ją zdejmij, najlepiej. Zdjąć tą tutaj? Ale gdzie ty stoisz? No, za tobą, bo chcę zdjąć. To zdejmij ją. Zostaw, pójdź. No to samo mogę sam zrobić, ją zdjąć. Do końca idź z nią. O. No i bajka, no co ty kurde. Weszło idealnie. No, zajebiście weszło. To weź, ale czekaj, nie bierz tej z góry, tylko weź sobie z ziemi jakąś. Pod przyczepę mi padła, to dobrze? No, nie ruszymy. Czekaj. Ale tu będzie ogarniał. Ten już ogarniasz, ty to? Tylko proszę cię, sprawdź, czy na pewno ją puścisz. Dobra. Czekaj, ja to zrobię. No daj mi trochę to zrobić, coś fajnego. Może zapiszę. To przecież zajebiście jest. Możesz? No patrz, baja. Git. Dobra, jeszcze dwa snopki. I co, ty chcesz jechać z tym na to drugie pole? No. Boże, wyjebie w powietrze, jak przyczepę ze snopkami, nie? To będzie. No tak, żeby całą narzucić i dopiero brać się za inną robotę. Może wtedy pojadę ci jeszcze ze zbożem. Może ci tu podam. Kurna, właśnie najgorzej jest, jak ja idę, patrz, mnie do góry podnosi. Dobra, ostatnia kostka chyba, z tego co widzę. Tak, ostatnia. Aż się przeturlała, czekaj. Git. Mamy drugi poziom. No ja, to trzeba będzie prasować jeszcze, mi się tak wydaje chyba. Dwa. Dobra, złapałem. Złapałeś? Jo. Ja na przyczepie. Ja nie kieruję od razu, mówię, nie? Nie, ja pokieruję. Bo jak wywali w powietrze, to będzie. Dobra, spoko. Kurde, szkoda, że tymi pasami nie można zapiąć, nie? Nie łapię ich. O, ale coś z kopyta ruszył, ty! O Boże! Sprzęgło spalone. Kurna, nie stać mnie, ja myślałem, że wszystkie belki się zsunęły. Patrzymy, tylnia burta się otworzyła. Całe szczęście, że burta ma kolizję tutaj, te inne burty, i mogę sobie opierać te belki. Fajny zestaw. Jo, może i dobrze, że to był nieodczepiany. Mogę jechać pracować? Nie. Co? Nic. Ten nawet Heniek idzie piany. Boże, ile ja mam jeszcze prasowania w belki, masakra. No ty masz okrągłych, nie? O, mój ciągnik na moim polu. Będziesz miał łatwiej do złożenia tego wszystkiego. No w kolejnym odcinku prawdopodobnie, jeżeli naprawię prasę, to będę sobie prasował właśnie w okrągłe belki. Ty, jak ja kierunki na tej przyczepie mam. Zsuwa się. No trochę jo. Damy radę. Zaraz biurko podniesiesz do góry tą nogą. Czemu? No tu jest jeszcze pół metra. Padał na pełnym teraz. O, Boże, a tam Zbych... O, Jezus Maria. To jest Heniek. Heniek, ty draniu oddaj mi rower. Ciekawe czy nie spadną. Tak mi się suwają na zakrętach. Są Brączkę słychać. A, kumba i wymalowanie. Ja pierdolę, on akurat tu będzie szedł, jak ja będę O, bo za rękę mu urwie przyczepą. Ty mogłem go do słomy wziąć do ogarniania. On by pojeżdżał na 100%. Heniek? On by tak pojeżdżał tak krzywo jak chodzi po ulicy. I na pełnej. O, ale mu dał tu z pełnymi kostkami, no nie ruszy prawie. Dobra. Czekaj, ja tu wjadę za krzakiem, bo nie będę się tak łamał. Czemu? Wystarczy się dobrze złamać. Dobra, da, stój. Nie, tu postawię już. Stój! No. Daleko do ciśniczki, takie kurde długie kostki, a dobra, spokojność mam daleko. No ja znowu z przyczepy spadłem. Se nadwyrężę pewnie coś. Ja nie wiem kto podpalił to w ogóle. Ja. O! O mój Jezu. Chciałem rzucić. Dobra, daj, ja ogarnę. Puść, zostaw. Dobra, kurwa. Zabiera mi robotę. No bo nie, bo mówię ci, na hoście to ciężko ci to złapać. Nie, jak nie jesteś hostem. A żeby ci się wszystkie belki spadły, jakbyś jechał. A ty jesteś... Żeby ci suby zabrali. Uuu, lala. Pójść coś, nie? Co? Wasz belki się przestawiły. No, dobrze, że kupiłem. Tańczyć zaczęły wszystkie, bez muzyki. Posunąłem je trochę, żeby więcej miejsca było. Ja ci tu od razu układam. Jo, to jesteś super. Ja a ciężko ludzi do słomy w tych czasach znaleźć. No w tym roku miałeś dwóch murzynów do słomy. Jo, jak to nazwali. Weź skakuj, nie układaj co ty robisz. Byłem tu pod ten... Podgarnąć. Odejdź teraz. Czekaj. Jeszcze tu trzeba przełożyć. No idealnie. Brawo ty. Dobra, z tyłu jeszcze wejdzie. Po jednej. Czekaj, to akurat... O Jezus Maria! Spadłem! Czemu? Nie wiem, to czekaj. Tak po jednej, nie? Ja też właśnie tak idę. O! Wyślizgła mi się. Czekaj. Weź przyczepy, nie podjęła. Weź ją i odsuń się kawałek. No, czekaj, włożę od tej strony. No dawaj. Kurwa, ty tu stoisz za mną, nie? Nie. No jak nie? Stałeś przed chwilą. Nie. A co to zmienia? No to, że mnie do góry poderwały i puściły belkę. Odejdź, jo. Ja to zrobię, odejdź. Ja włożę od tej. O, wszyscy naraz chcą wkładać. Czekaj. Kurwa. O, tak będzie git. Dobra, teraz się, weź ją do prawej trochę, no. I ja spróbuję teraz ją wyłożyć. Na spokojnie, powoli. Jeszcze. O te, dobra. Za daleko. Kurwa, no to... Dobra, daj. No jak ja powiedziałem stój, to ty jeszcze ruszyłeś do przodu. Ja skoczę do góry. Trzeba pojrzeć, nie? Czekaj, bo ta leży na... Ostatnia teraz leży na burcie, to chyba dobrze, tak? Czy nie? Co ty odjebałeś? Bo leżała na burcie. No to wystarczyło ją popchnąć do przodu lekko. No właśnie nie, bo ona się zbugowała. Chciałeś, żeby ci wywaliło wszystkie do góry? Fajerwerki. Musisz zrobić tak, nie? Żeby... A dobra, nie wiem. Dobra, trudno. Postaw ją tak jak ten, żeby sobie będzie. Więcej tu nie będzie i tak. Belków. No ale teraz jej nie zmieszczę. Musisz przesunąć tą trochę w prawo jeszcze. Chyba dobrze, w życiu realnym to jest łatwiejsze. Jeszcze? Jeszcze! Dobra, ja przejmę, ty. Boże, nie mogę jej złapać. Puściłeś ją? Tak. Teraz jest git. I nawet lepiej jak one tak będą, bo tak. Nie powinny się zsunąć, nie? O, nice. Dobra, poniżej. Kurde, powiem ci, chciałbym tak na... Uj, Jezus Maria. Nie, koszonki mnie bolą, nie mogę biegać. Chciałbym zobaczyć jak to by właśnie wyglądało, nie wiem, tak 7 rzędów. Na pewno układania sporo i później zjeżdżanie, to już był mankament. Ale powiem ci, że ciężko było tak wysoko to ułożyć tutaj w farmingu. Czekaj, może teraz obydwoje będziemy układać, czy nie? Nie, ja nie układam. Bo... Ja, no idź tam na górę, ci będę podawał. Podawaj, bo to już mamy tyle minut tego odcinka. A ty chcesz coś zwalić pewnie? Tak, chcę, no to... Ale zwalałem też wieżek. Bierzesz i wrzucasz, nie? A sobie tam będę już układał na spokój. Masz to zwalić na samym odcinku. Jo? No? No nie wiem. Prawdzie? No żeby nie był za długi, no to zwalić to w następnym odcinku na początku sobie. Niech trochę jeszcze poleży na przyczepie. Chciałem już od razu. A dobra, no jak chcesz, ja tam tylko gdzieś potrzebam pomysł, nie? Jo, kurna, musimy inaczej te belki wrzucać, bo nie mogę je obalić teraz. Dobra, to patrz, tak będę ci wrzucał. Odejdź. Wrzucaj mi po prostu tę. Lepiej? Z tyłu masz. Dobra, ważne, że chociaż mogę tak położyć i będzie git. Dobra, jazda. Jazda! No bo nie mogę ci inaczej ich wrzucać. A no poczekaj, jo. Dobra, wiem. Będę je inaczej łapał. Z kucaka? Nie. Już mogę? Jo. No i nie, kurwa nie wyjdzie, tak czekaj. Dobra, dobrze chociaż... Ale pekowo to ja pierdzielę, jak to wygląda fajnie. Kurwa, nie mam pomysłu jakby... Dobra, ja wrzucaj mi normalnie, ja już się najwyżej będę bał, trudno. No, później teraz, będzie git. Dobra. O, tak będę to wrzucał i tak będzie dobrze. Po prostu droga muszę je łapać. Ale beka. O, tu, a... Dobra, puść. Nice. Jak wbieg z rozpędu na trójce w TBS belką. Widzisz, że coś by się stało? Tak, dzięki ogólnie. Wtedy. Czekaj, zapiszę może, co? Weź zapisz. To szkoda było, stracić nam to. Weź odejdź. Komputer aż spadł z obrotu. Się wydaje, że mógł szczelkę puścić. Jechać? Czekaj, sekundę. Dobra, żeby... Nie! O kurwa, znowu zostanie i rozwalę wszystko. Dużo tam zostało? Będzie ten na ten poziom? No będzie więcej. Czekaj. Dobra, jazda. Będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze jeden poziom. Nie, ten żebyśmy skończyli, może ułożymy na środku coś. To będzie koniec. Dobra, chyba stój. Czekaj, dzieci na górę podawać? Jo, możesz na górę, ja będę miał łatwiej zdejmować. Tylko proszę cię nie załać tego, jak to będziesz tak ten. Dobra, puść. Dobra, nice. Staram się jak najlepiej. Jo, dzięki. Mówię, jak będziesz miał za wysoko i widzisz, że nie da rady, to nie próbuj, bo szkoda to rozwalić. Dobra, puść, ja sobie użyłem jakoś ten. Boże, to burda to mnie rozwala w tym szczepie, nie? No loto. Byś to naprawił, a nie? No nie ma kiedy, no widziałeś? Teraz silo trzeba postawić, zboża nie ma gdzie sypać. Fuck. Rozwaliłeś? Nie. Ogarnąłem, ale... No tak muszę ci je podawać, nic nie poradzę na to. Ale ja sobie ogarnąłem ten. Weź może ją tam zostaw już na górze. Okay. Na przód ją daj. Czekaj, nie, ja chcę wsadzić jeszcze tu po jednej i dopiero. No po jednej czy po dwóch? Po jednej, bo więcej mi nie wejdzie. Dobra, zapodaj ją. Czekaj, ile tu jeszcze jest tam na końcu? Czekaj, pójdę na koniec, tam potem jeszcze jedna tutaj pozostała. Na wyjazd. Kurna. Nie mogę mnie w ogóle ten... przerzucić. Dobra, Mariusz. Na głowie muszę patrz. Ale faktycznie, tu już będziemy mieli 30 minut. O, może tak sobie zrobię jednak. I tak będzie odcinku pełno. A jeszcze może w następnym, tak to jak już zrobimy akcja prasowanie i zbieranie, zrobimy sobie rozładunek. Wywóz zboża i ogarniemy coś jeszcze, dobra. To rozładujesz to i wywóz zboża. Jo i najwyżej przyjedziesz mi prasować okrągłe. No. To będzie spoko, bo też nie ma co za długo siedzieć, nie? Jo. Dobra, puść. Jeszcze dwie belki. Wyciągnąć z prasy czy nie? Jo, bo więcej nie będziemy już prasować. To jeszcze 4 wtedy. To spoko. Wiesz co mnie najbardziej rozwala? Co? Jak jestem hostem, nie? I ja odpaliłem ten ciągnik i w ogóle, tak jak chodzę, nie? To w ciągniku się wajcha rusza. Serio? Poczekaj, pa, widzisz? A gdzie dawaj? Która wajcha? Do odbiegów. Aha, u ciebie się nie rusza. A u mnie się rusza. To nie za wajcha. Ustawiasz ją jeszcze? Jo. Chcę taki ładny, żeby był, wiesz? Dobra. Podawałbym cię inaczej, ale nie da rady do góry. Dobra, ja sobie ostatnią wrzucę chociaż. To może ja wejdę ci je, bo układam. Okej. Okay. O, spoko, te mogą tak stać. Co się stało? Nie wiem. Może jak jest nierówno poukładane i gdzieś wejdziesz na górkę lekko albo coś, to możesz zwalić te leki. Dobra, spoko jest. Ja pierdzielę. Fajnie to wygląda, nie? W farmingu takiego czegoś jeszcze nie widziałem. No ja też nie. Nie wiem, czy ktoś przede mną takie coś już robił, czy też nie, czy chciało się komuś bawić, ale mam nadzieję, że nam wyszło to bardzo fajnie. I chyba nawet mamy okrągłe 30 minut. Także ja już chyba sobie na spokojnie, czy teraz jechać? Może jeszcze zjadę. Na spokój, powolutku. Zapiszę tylko sobie i w kolejnym odcineczku już się zabierzemy właśnie za rozładunek tych belek. Prawdopodobnie pojedziemy sobie sprzedać to zboże. Ty, jeszcze belka jedna jest. Gdzie? Dobra, ją wezmę. Ty, ja muszę po twoim pojechać, nie? Czekaj. Dobrze, nie tak o tyngo słoma. O, tak jak to się robiło na polskiej wsi. O Jezu. Jestem ciekaw, czy ci się to uda. Podbierz podbierak sobie podnieść najpierw, wiesz? I wtedy nie, dopiero nie uda się chyba. Kolizję, nie? Tak. Chciałem położyć ją na podbieraku, ale chyba będzie... Nie, odrzucam w ogóle ją ty. Nie, to kolizje są za duże i dlatego tak jest, wiesz? Jo, dobra, nie baw się. Jak chcesz, to jeszcze dawaj ją tu na przyczep, ona z tyłu wejdzie idealnie. Nie, kurna, belki się trochę zsuwają. Zsuwają się? Jo, po dziurach jak skaczę. Będę 4 na godzinę? Nie, no gdzie? Ze snutkami. Ale fajnie, bo to chociaż tak niesymetrycznie. A, Brączek już ogarnął patent, weź pasem to zepnij, jo. To nie spadnie. Nie powiem, zjechać za terem? Zobacz jak to leje. No, dzisiaj będzie padało całą noc, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Naprawdę teraz znowu nie... Dobra, zjechać na farmę tym, tak? Jo. Ten znowu idzie. Gdzie? Z drugiej strony. Ale idę do domu już. Może obiad za pocztą ma. Co to jest za menelisko? Kurde, prasy nie tu zrobię. Urzędnicza. My mieszkamy na urzędniczej w Bolczowie. Dobra, poszedł, dam mu na pełnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy i po raz drugi. Dobra, z powoli sobie zjedziemy. Czekaj, wprawdzie mógłbym nawet podjechać tu od przodu gospodarstwa, bo będzie mi łatwiej to zrzucić. Dobry. Dobry. Dobra, czekajcie. Kurna, weź tu z dwoma u mnie wiedź. Ja to z trzema wjeżdżałem do tutaj ten. No fajnie to podwórko wygląda, podoba mi się. No ładniejsze niż moje, I o czemu? Ty masz chociaż trochę betonowane, u mnie wszystko pozostało. Myślałem, że wymienimy, a taka prawda, że się wymienili, ale ty sobie ulepszyłeś, a mi nie. No jak nie? A obory to kto ma? Ja. No. Na miejscu ja jestem. A ja mam taki fajny wiatr na bizona i mój bizon musi stać cały sezon na dworze. A co, miałem mieć dwie obory? Co? A co, miałem mieć krowy i świnie? Czemu? No bo ja miałem, przecież tu kiedyś zawsze były statyczne krowy, że pamiętasz? Gdzie? Ciekawe w którym miejscu, powiedz mi. Ja bym znalazł. Jedynie twoją sodowę by trzeba było wyburzyć. I na wam. Dobra. Jutro wyburzanie. Możemy live'a zrobić z wyburzania. Dobra. Jest git. O Boże, impreza tu była na samym wejściu. Także co, mordeczki ja już wam pokazuję. Tu będzie miejsce, gdzie będziemy sobie ładować te belki. Brączek mi tu będzie wrzucał. Ja będę... Bo mu jeszcze nie, z drabiny nie mogę wejść. No zliźnie idzie, czekaj tak. O. A dobra, będziemy działać w kolejnym odcinku, także mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę do kolejnego odcineczka i na razie, mordeczki, trzymajcie się, piąteczka, cześć! Do widzenia.